Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej na studium Pisma Świętego zatytułowane Słowo podstawą ożywienia. Nazywam się Maksymilian, razem ze mną są Aleksander, Julian i Zbigniew. Rozpoczniemy nasze studium modlitwą. Drogi i wielki nasz Boże, my dziękujemy Tobie za tą wspaniałą możliwość znajdować się tutaj teraz i rozważać nad tym poważnym pytaniem, czym jest Słowo Twoje, Słowo Boże w naszym życiu. My prosimy Ciebie o szczególne błogosławieństwo Duchem Świętym i obecność tutaj, na tym miejscu. Prosimy Ciebie, obdarz nas swoim Duchiem i błogosław te wszystkie myśli, które będziemy poruszać tutaj. W imieniu Jezusa Chrystusa prosimy także o błogosławieństwo dla każdego, kto będzie oglądał naszą lekcję i kto będzie też badał Słowo Twoje. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Jeżeli mówimy o Słowie, to oczywiście musimy zadać podstawowe pytanie. O jakie Słowo chodzi? Czy jakąś obietnicę, czy jakiś rozkaz? Co to jest? Dzisiaj myślimy o spisanym Słowie Bożym. Kiedyś to Słowo dochodziło proroków w innej wersji. Dzisiaj mamy już to spisane, ale nadal jest to Słowo Boże, nieludzkie. Dziękuję. Gdy otwieramy Księgę Psalmów, ten najdłuższy psalm, 119, to czytamy tam takie słowa, 153 i 154 wiersz. Wejrzyj na nędzę moją i wybaw mnie, gdyż nie zapominam o zakonie Twoim. Prowadź sprawę moją i wyzwól mnie. Ożywiaj mnie według obietnicy swojej. Jak sądzimy, w jakim stanie ducha był autor tego psalmu, skoro mówi, wejrzyj na moją nędzę? Czyli w stanie takiego upokorzenia, w stanie zrozumienia własnych grzechów, własnego stanowiska. Dziękuję. No, zgadza się, to jakoś taki stan niezaciekawy. A jeszcze jest jeden ciekawy tekst, 25. To w ogóle w naszym polskim przekładzie brzmi: dusza moja przylgnęła do prochu. Co możemy z tego wywnioskować, z jego stanu? Co to znaczy przylgnąć do prochu? Mam jakiś pomysł. Druga część mówi, ożyw mnie, czyli tak jak gdyby umierał i woła, ożyw mnie według słowa Twego. Dziękuję. Czyli widać, że jego stan jest ciężki, trudny, a może jest to nawet stan pewnej depresji. Depresji psychicznej lub duchowej. I w takim stanie Dawid, autor tego psalmu, prosi Pana Boga o ożywienie. Czy znacie jeszcze jakieś inne okoliczności, w których Dawid zwracał się do Boga, okoliczności trudne, które sprawiły, że Dawid musiał szukać gdzieś indziej tego pocieszenia, niekoniecznie od ludzi? Ja, wracając jeszcze do tego psalmu, jeśli mógłbym dodać, nie wiem, czy on był w depresji, ale na pewno potrzebował ożywienia duchowego. Bo czasami to jesteśmy w takim marazmie duchowym, obojętności i potrzebujemy rzeczywiście ożywienia.
bo na przykład w wierszu 14 mówi: raduję się z drogi, którą wskazują mi ustawy Twoje, jak z wielkiego bogactwa. Czyli tu może nie był w depresji, ale potrzebował ożywienia duchowego. Proszę jeszcze o więcej wytłumaczenia. Jak to człowiek może zrozumieć, kiedy jest w takiej sytuacji, która wymaga ożywienia, i to ożywienia przez słowo pochodzące od Boga? Kiedy patrzę na Psalm 119, ten najdłuższy, to mam wrażenie, że on nie został napisany jakby z potrzeby chwili, pod wpływem jakiegoś wydarzenia, które się w danym momencie, ale jest pewnym podsumowaniem, jakby spojrzeniem wstecz, jak Słowo Boże, które padało przez, doświadczał Dawid przez całe życie, jakby tu oddaje w różnych sytuacjach, czy w radosnych, czy z radami, bo gdybyśmy przejrzeli, jest tam naprawdę całe spektrum tych rad i wskazówek, których nawraca, czy powraca do tego, że kiedy sięgał do Słowa Bożego, do zakonu Pana, to tam znajdował zawsze jakąś nadzieję, jakąś pociechę. I bardziej bym spojrzał na to, że przeżywał chwilę upadku, poniżania i tak dalej, ale wtedy, jakby szukając odpowiedzi, mówi: wtedy dla mnie Słowo i Boże obietnice były źródłem życia, które pozwalały mi wytrwać i iść przez to życie po tej właśnie ścieżce. I wydaje mi się, że jest to takie wychwalanie Pana Boga, że dał nam coś, co może nas przeprowadzić przez bardzo trudne momenty w naszej biografii, w naszym życiu. Serdecznie dziękuję. Dręczony poczuciem winy, Dawid szuka obietnicy Bożego przebaczenia. Dlatego, że jeżeli chodzi o przebaczenie, to mamy do czynienia albo przebaczenie innych ludzi, albo przebaczenie samego Boga. I to właśnie musi coś być najpierw. Musi być jakiś stan, którym człowiek szuka Boga i ożywienia od Niego. Ale idźmy dalej. Idźmy do kolejnego fragmentu, do listów do Hebrajczyków, 4, wiersz 12. Ale jeśli możemy jeszcze zatrzymać się na moment, to jest bardzo ważne, że w doświadczeniu Dawida, tego człowieka, stwierdza, że byłem w takim stanie, że wydawać by się mogło, patrząc tak po ludzku, ten człowiek się z tego nie wydostanie. I nagle okazywało się, że on z tego wychodził, nie opierając się na swoich własnych jak gdyby możliwościach, że coś zmienię, coś naprawię, ale chwytał się tutaj jakby tego, co Pan Bóg do niego mówił, ewentualnie obietnicą. I kiedy myślę, ta myśl, która jest w tym naszym studium mówiąca o ożywieniu, że Słowo Boże ma moc po prostu wydźwignąć, zrodzić nowe życie, powołać jakby do nowego życia. Mówię już nie w sensie fizycznym, ale w tym sensie duchowym, że człowiek jak gdyby nabiera oddechu, mówię: zaczynam od nowa, zaczynam od początku, zaczynam od ten. I to daje Pan Bóg jakby w psalmach, akurat w tym, że Słowo Boże daje szansę, że nieważne co za tobą, nieważne w jakim miejscu jesteś, jest nadzieja i ja mam dla ciebie nowe życie, nową drogę. I Boże Słowo jest przesiąknięte mnóstwem tego rodzaju obietnic. Dziękuję. Jest wiele ludzkich obietnic, ale jest Boża obietnica. I list do Hebrajczyków, 4, wiersz 12 mówi tak: bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Chciałbym zatem drążyć ten temat. Co to znaczy, że jest żywe? A potem, co to znaczy, że jest skuteczne? Przede wszystkim, jeśli byśmy spojrzeli na początki, to jest napisane, że Bóg rzekł i stało się, świat został stworzony przez Słowo. To jest dla nas niepojęte, jak to może się stać, że Bóg wypowiedział Słowo i kiedy pomyślą o tym, jak te atomy są połączone, jak powiedzmy Bóg stworzył prosto człowieka, a przecież tam jest układ nerwowy, układ
krwionośny i tak dalej. To wszystko jest tak skomplikowane. I to tylko powiedział słowo i od razu to wszystko się poukładało odpowiednio. Widać, że jest niepojęta moc w tym słowie. I dlatego powinniśmy myśleć o tym, że jeśli to słowo wtedy miało taką moc, to ono i dzisiaj ma taką moc i może zmienić wszystko w naszym życiu. Dziękuję. Ale dalej chciałbym jeszcze drążyć. Co to znaczy skuteczne? Bo dzisiaj możemy zauważyć, że wielu ludzi, którzy właśnie sięgają do Słowa Bożego, z pewnością mogą powiedzieć, że Słowo Boże jest żywe. I naprawdę tak jest, bo Słowo Boże zmienia życie wielu ludzi. Gdy ludzie zaczynają studiować Słowo Boże, zauważają tam pewne obietnice, które zwrócone do nich od Boga. Zauważają tam są pewną mudrość, te Słowo Boże, które nastawiają ich idąc po życiu. Oni zauważają, że ich życie się zmienia. I to właśnie ten skutek, do którego doprowadza Słowo Boże. Dziękuję. Ale powiedzmy również i to, że Słowo Boże jest aktualne. Bowiem możemy popatrzeć na Boże Słowo jako działanie historyczne. Czyli było kiedyś stworzenie, były kiedyś cuda, które czynił Pan Jezus, jakim było rzeki, morze się uciszyło, ale ono jest aktualne dzisiaj. I teraz powstaje pytanie, skoro Pismo Święte zawiera tyle różnych tekstów, tyle różnych myśli, tyle różnych zdań, to czy ono nie jest podobne do jakiejś encyklopedii, dobrych rad? Pozwólcie, że zadam takie pytanie. W pewnym sensie jest podobne, bo składa się z liter i linijek, rozdziałów i tak dalej. Ale gdy chodzi o treść, to jest zupełnie inna, niż ta, która jest w encyklopediach. To są ludzkie rzeczy, ludzkie mądrości czasami. Natomiast Słowo Boże różni się tym, że tu jest jakaś dziwna moc. Taka moc, która zmienia ludzi. Nic, co ludzkie, nie może dokonać takich rzeczy, jak właśnie Słowo Boże. Ileż to ludzi, bym powiedział, będących na dnie, zmieniło swoje życie. Zostali jakby na nowo stworzeni poprzez Słowo Boże. I tak jak nie wiem, jak to się stało, że Bóg rzekł i wszystko od razu powstało, drzewa, trawa, zwierzęta i tak dalej, tak nie wiem, jak się to dzieje, że się zmienia charakter. Ludzie zmieniają się, mają nowe zapatrywania, nowe pragnienia, ale tego dokonuje Słowo Boże i dlatego jest tak warto, żeby je czytać i zastanawiać się i myśleć nad tym, co tu jest napisane. Moje pytanie jest, czy Pismo Święte można czytać tak jak każdą książkę, zwłaszcza literaturę piękną, ze starożytności czy współczesną? Znaczy oczywiście można. Nic nie stoi na przeszkodzie, możemy do tego sięgnąć i możemy to w ten sposób czytać i nawet będziemy to podziwiali, będziemy zaskoczeni pewną nawet formą, jest tak bogata w swojej różnorodności napisania, z tym, że dzieje się coś takiego niezwykłego, że w pewnym momencie czytelnik, który spotka się z jeszcze innym źródłem, które potwierdzi, że to, co przeczytał, było faktem, zaczyna na to zupełnie inaczej spoglądać. To ja bym powiedział tak, dlatego że Biblia nie opisuje bajek, tylko opisuje życie. I to jest ta różnica. To nie jest powieść, która ma pokrzepić nasze serca, ale jest to powieść, która mówi o tym, jak Pan Bóg, wkraczając w życie człowieka, przemieniał to życie. I tam jest mnóstwo przykładów, które pokazują, że rzeczywiście Bóg wkracza w życie człowieka i jest bardzo blisko jego wszelkich czynów. To jest pierwsza rzecz. I rodzi się wtedy olbrzymie pragnienie, a czy nie doświadczyć takiego Pana Boga, bo gdzieś to pragnienie w każdym człowieku jest. I myślę, że jeżeli zaczynamy, powolutku rodzi się wiara, zaczynamy doświadczać, próbować pewnych rzeczy,
A jeżeli już uwierzy człowiek, to wtedy mówi, no ono staje się dla niego podporą. I wtedy już zupełnie się zmienia podejście do tego, co czytamy. I wtedy zaczyna to działać, to co apostoł Paweł tu napisał, że przenika nas, zaczyna nas przenikać, dlatego że traktujemy to już bardzo poważnie, w sposób taki, że to jest prawda, to co to słowo do mnie mówi. Kiedy mówi o moim grzechu, to mówi o mnie. Kiedy mówi o pewnych obietnicach, to obiecuje mnie. Tu bym powiedział, że to jest jak właśnie to wnikanie i przenikanie, ale jest potrzebny ten element wiary. Dziękuję. W niejednej bajce czytaliśmy, że przyszedł czarodziej i machnął czarodziejską różdżką, laską, wypowiedział magiczne słowa i coś się stało. Pożytecznego lub nie. Gdzie tkwiła moc? W jego słowach czy w czym? Nie wiem, w czym tkwiła, bo to są bajki. Natomiast gdy czytam Słowo Boże, a ono głównie kieruje myśli na Jezusa. I kiedy czytam o tym, jak go krzyżowali, a on mówi, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią, to jest to tak wielka, niezgłębiona prawda o naszym Zbawicielu Jezusie Chrystusie, że nikt tak z ludzi nie robi. To jest ideał dla nas. Za to możemy go kochać. To nas pociąga. I w tym jest cała głębia. Także te słowa tylko wskazują na Jezusa Chrystusa, ale właśnie ta wielka prawda o naszym Zbawicielu, ona wpływa na nas tak, jakbyśmy, nie wiem, czytali książkę i porusza nas, łzy wyciska. Tak się dzieje, kiedy czytamy Ewangelię o Jezusie Chrystusie. Kobiety płakały nad Nim, a Jezus zwraca się do nich i mówi, nie płaczcie nade mną, ale płaczcie nad sobą. Bo wiedział, co się stanie z nimi, z ich dziećmi. I jak się czyta te historie, to nie można przejść tak obojętnie, nie być poruszonym. Dziękuję. Za tym Słowem zawsze ktoś stoi. Kto stoi za Słowem Bożym? To jest jego pierwotnym autorem. To jest też wspaniała myśl, dlatego że Słowo Boże jest w taki sposób dziwnie ukształtowane, że samo tłumaczy siebie. I też znajdujemy właśnie takie teksty, które mówią o tym, że Słowo Boże jest natchnione przez samego Boga. Czyli rzeczywiście rozumiemy, że autorem Słowa Bożego jest sam Bóg, który przekazał jego przez swoich proroków, przez swoich uczniów, przez swoich ludzi, dzieci, natchniając ich Duchem Świętym. Dziękuję. Proszę. Tak, jest taka scena, kiedy Pan Bóg chce się spotkać z Izraelem, ale w pewnym momencie musi się oddzielić od nich obłokiem, bo Jego chwała, którą ma, jest nie do przyjęcia. Po prostu byśmy zginęli. W pewnym momencie swoją prawdę o sobie zamyka w prostych ludzkich słowach, przekazanych przez człowieka, w życiorysach ludzi, w różnych prawach, które daje, ale jak gdyby przedstawić chce to, co ma do zaoferowania najpiękniejsze, ale jest to ukryte w jak najbardziej przystępny sposób, żebyśmy chcieli się zainteresować i to przeczytać i skorzystać z tej oferty. Ja myślę, że ktokolwiek by, nawet człowiek niewierzący, który odrzuca Pana Boga, ale przeczyta na przykład przypowieści czy jakieś takie rady, wskazówki, powie, wiesz, no nawet jest bardzo mądre, wiesz, to jak jeszcze głębiej zacznie to wnikać, wiesz, jak on do tego doszedł, a jak jeszcze będzie głębiej szukał, to nagle stwierdzi, słuchaj, wiesz, to tak naprawdę to człowiek tak nie byłby w stanie do pewnych rzeczy dojść, bo pewne rzeczy, które my teraz odkrywamy, to one są przedstawione już w Starym Testamencie. I o wielu takich drobnych rzeczach, o których ludzie nie mieli pojęcia i nie mieli możliwości tego poznania, mamy to przedstawione w Słowie Bożym. To można mówić o proroctwach, ale i wielu innych rzeczach. Dziękuję. Jest tekst biblijny Ewangelii Świętego Jana, 5 rozdział, wiersz 39. Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. Zatem moje pytanie jest,
Czy w Piśmie Świętym jest żywot wieczny, czy nie? Czy jest sens go studiować ze względu na żywot wieczny? Wczoraj czytałem książeczkę mojego wnuka. 10 chłopców, którzy zmienili świat. I tam była opisana też historia George'a Whitfielda, który jako chłopiec był wielkim draniem, niewierzącym. Nawet denerwowało go, kiedy duchowni wygłaszali kazania. I miał taki zwyczaj z grupą podobnych sobie wyrostków wbiegać do kościoła i krzyczeć przeciwko duchownemu, który wygłaszał kazania. I później jego życie się tak zmieniło, że sam został pastorem i wygłaszał kazania na wolnym powietrzu. A na wolnym powietrzu było trudno przemawiać, ale przemawiał nieraz do tłumów 30 tysięcy, 35 tysięcy, a nawet raz określano, że było około 40 tysięcy. Ale nie tylko miał tych, którzy chętnie słuchali. Byli też tacy, którzy rzucali kamieniami. I jedna z takich historii jest opisana, kiedy dość duża grupa ludzi się zebrała i zaczęli rzucać w niego kamieniami. Dostał kilka razy w twarz, także zakrwawiony był i stopniowo wycofywał się aż do miasteczka, żeby tam znaleźć schronienie, ponieważ na wolnej przestrzeni mówił. I w końcu udało mu się ujść z życiem, ale zupełnie zakrwawiony. I później powiedział, a cóż to jest w porównaniu z tym, co cierpiał nasz Pan. Jaka musiała nastąpić przemiana w człowieku, który ze złością, nienawiścią występował przeciwko takim właśnie pastorom przemawiającym wcześniej, a później sam znosił takie cierpienia i przebaczał i mówię właściwie, cóż to, mój Pan więcej wycierpiał. Kto był dla niego wzorem? Oczywiście przeczytał to w Piśmie Świętym, ale wzorem był Jezus Chrystus, który na krzyżu mówił, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Dziękuję. Czyli znowu ktoś za tym słowem jest. Nie samo słowo, tylko ktoś. W tym przypadku Jezus Chrystus. Dziękuję. Chciałbym zwrócić uwagę, bo to te słowa, które Pan Jezus wypowiada, badacie Pisma, bo sądzicie w nich, że w nich zawarte jest życie wieczne, a one właśnie wydają świadectwo o mnie, to popatrzmy, to padają słowa dotyczące Pism Starego Testamentu. Kiedy jeszcze nie ma Ewangelii, nie ma listów, nie ma całego Nowego Testamentu, więc ktoś by powiedział, ale przecież tam o Panu Jezusie nie ma. Tam nie ma imienia Pana Jezusa. A jednak Pan Jezus mówi, słuchajcie, badacie Pisma, ale one wydają o mnie świadectwo, o mnie świadczą. One o mnie mówią, więc jest coś, co może jest też bardzo ważnego, że niekiedy trzeba pewnego wysiłku, nawet pójść do kogoś, ktoś, kto mówi, pokaż mi, gdzie tu jest o Chrystusie? Gdzie tu jest o Panu Jezusie? Kim jest? Gdzie Pan Jezus jest tu ukryty, że stare świadectwa o mnie, o Nim mówią? Jak gdyby wręcz chciałbym powiedzieć, że Słowo Boże w pewnych momentach ma pewne rzeczy ukryte. Nie są one tak jawne powiedziane, ale nieprzypadkowo, aby zmusić jak gdyby tych, którzy będą to czytać, do pewnego rodzaju zagłębienia się, poszukiwań, myślenia nad tym, co się czyta. Wręcz powiedziałbym, żeby po prostu oni się zastanawiali, nie połykali, a przeczytałem, tak, no, nudne, nie. Znajdziesz jakiś tekst, którego nie rozumiesz, taki kamień, na który się potkniesz, to zatrzymaj się nad nim, zacznij to wertować i wtedy może znajdziesz coś jeszcze wartościowszego. Dziękuję. Idźmy dalej, dlatego że w Ewangeliach są piękne historie, które mi mówiły o tym, jak Jezus wypowiadał słowa, jak Jezus korzystał z Bożej mądrości.
W Ewangelii Mateusza, 8 rozdział, jest taki fragment, setnik, gdy przyszedł do Jezusa, powiedział: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod mój dach, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Co takiego było u setnika, że on uznał, że to nie jest konieczne, aby specjalnie się udawał do jego domu i uzdrowił jego sługę, że wystarczy tylko, żeby słowo wypowiedział, a wszystko to się stanie. Co takiego było? Musiał wierzyć w to, co jest napisane w Piśmie Świętym, wierzyć w Jezusa, że jest posłanym od Boga. I tutaj myślę o naszych czasach, o nas, jak my możemy się zmieniać. Nie wystarczy poczytać troszeczkę, czy założyć sobie, że w ciągu roku przeczytam Pismo Święte, no i dziś jestem spóźniony, muszę przeczytać 5 rozdziałów może i szybko przeczytam. Tylko prawdziwa zmiana następuje, jeśli zgłębiamy te prawdy, pragniemy zmiany i jeśli przeczytamy, że coś jest słuszne, czy oceniamy, że jest dobre, to staramy się to realizować w życiu. A wtedy Duch Święty będzie nas wspierał i będą zmiany. Natomiast jeśli tylko mamy obowiązek przeczytać coś, albo ciekawa historia jest, no to sobie przeczytam, to nie będzie wywierało wpływu. Dziękuję. Dochodzimy do czasów apostolskich, czyli wtedy, gdy apostołowie działali, i wspominamy zbór chrześcijański w Efezie. Zbór, który znajdował się w bardzo niemoralnym środowisku. Było tam bardzo wiele osób wykształconych. I wydaje się, że również było wiele takich, którzy starali się, czytając Słowo Boże, Pismo Święte, dostępne wtedy, interpretować go. Na jaki problem zwrócił apostoł Paweł, gdy ludzie sięgają po Pismo Święte i próbują go jakby zinterpretować, czyli zrozumieć jego treść dla swoich potrzeb? Jakie on niebezpieczeństwa zauważa? Dlatego, że przecież mówimy, że każdy chrześcijanin powinien studiować indywidualnie Pismo Święte, no ale czy indywidualnie studiując jest się na naprawdę pewnym gruncie? Czy trzeba jakoś uzgodnić rozumienie tego słowa? Do przykładu powiem, że ktoś jest chory i otworzy tekst biblijny, którym odczytuje, że taka jest wola Boża. Czy ta interpretacja indywidualna do tej indywidualnej sytuacji może mieć pewne oparcie w Piśmie Świętym? To zagadnienie jest bardzo ważne, dlatego że przez wieki Kościół oficjalny mówił, że ludzie nie mogą czytać Pisma Świętego, bo zbłądzą, bo zgłupieją i tak dalej, że musi być specjalny urząd nauczający i wtedy tylko można zrozumieć Słowo Boże. Ale tak naprawdę Słowo Boże było dla ludzi, dla wszystkich ludzi. I te podstawowe prawdy może zrozumieć każdy. Są rzeczy natomiast trudne w Piśmie Świętym, tak mówił apostoł Piotr, które można rzeczywiście poprzekręcać, ale jeśli się prosi o działanie Boże, Ducha Świętego, to wtedy Bóg pomaga zrozumieć też prawdy. Także tu powinniśmy mieć świadomość, że niekoniecznie musi mi to ktoś wykładać. Jeśli mam szczere, otwarte serce, to Bóg pomoże każdemu i mnie pomoże też zrozumieć to, co jest naprawdę potrzebne do mojego życia. Dziękuję.
A zatem to słowo samo w sobie jest rękojmią, strażnikiem tego ożywienia duchowego. I chciałbym na zakończenie przeczytać taką pochwałę z pierwszego listu Jana, 2 rozdział, wiersz 13. Piszę wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Piszę wam, młodzieńcy, gdyż zwyciężyliście złego. Napisałem wam, dzieci, gdyż znacie ojca. Napisałem wam, młodzieńcy, gdyż jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was i zwyciężyliście złego. Czyli to nasze życzenie niech będzie wyrażone tymi słowami apostoła Jana, żeby Słowo Boże było mocne, a jak jest mocne, to nawet w okresach słabości ożywia nas i doprowadza nas do stabilizacji, a także właściwych relacji z Bogiem i z ludźmi. I niech Pan sprawi, aby tak się stało, o co modlić się teraz będziemy. Boże drogi, jesteśmy Twoim stworzeniem, ale grzech wywarł na nas takie piętno, że często nie rozumiemy Ciebie, nie rozumiemy tych wielkich idei zawartych w Słowie Twoim. Nie mamy często pragnienia żyć zgodnie z nimi. Potrzebujemy Twojego ożywienia na nowo, Twojego wsparcia. Spraw, byśmy czytając Pismo Święte, pragnęli zmian w naszym życiu. Żeby te zmiany były stałe, żeby każdego dnia coś w nas się poprawiało na lepsze. Po to, żeby nasze relacje między ludźmi były coraz lepsze i nasze relacje z Tobą. I żebyśmy pokładali całą nadzieję w Tobie, bo Ty, Panie, masz moc i stworzyć, i odnowić. Dlatego prosimy o tę odnowę w imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen. Serdecznie dziękuję za udział w tym studium i chcę zapowiedzieć, że za tydzień będziemy mieli interesujący temat: świadectwo i służba owocem ożywienia. Do usłyszenia.